Dzień dobry, Magdalena Zupko. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania z Gierskiej Przestrzeni. Dobiega końca akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, realizowana w miejskich poradniach w Zgierzu. Miasto przeznaczyło ponad 200 darmowych szczepionek dla posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora. Do tej pory wykorzystano już większość z nich. Akcja trwa do 15 listopada. Zainteresowanie jest duże i nie ma się co dziwić. W każdym wieku człowiek powinien się szczepić, ja absolutnie jestem za tym, ale jakby młodsze osoby no muszą to zrobić we własnym zakresie. Seniorzy w tym momencie no potraktowani są w sposób no bardzo pozytywny i musimy się tylko cieszyć, bo jednak w 60 roku życia, a szczególnie w sytuacji, kiedy istnieją jakieś choroby współistniejące, zaszczepienie jest jak najbardziej wskazane. To już kolejna akcja bezpłatnego szczepienia seniorów. Za zaangażowanie w realizację projektów zdrowotnych miasto Zgierz zostało wyróżnione w ogólnopolskim programie zwalczania grypy, otrzymując statuetkę potwierdzającą przyznanie tytułu samorządowego lidera. Celem tego działania jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacja samorządowych programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki grypy. Władze miasta zapraszają do udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych w sprawie uchwały krajobrazowej Zgierza. Celem badania jest zebranie opinii na temat istniejących rozwiązań w mieście. Swoje zdanie można wyrazić, korzystając z ankiety elektronicznej dostępnej na stronie www.miastozgierz.pl lub wypełniając tradycyjny formularz papierowy, który jest do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz kilku punktach Zgierza. Listę prezentujemy na ekranie. Przed przystąpieniem do ankiety zachęcamy do odwiedzenia podstrony www.miastozgierz.pl Uchwała Krajobrazowa, gdzie znajdują się wszelkie informacje związane z procedowaną uchwałą oraz prezentacja obrazująca naszą przestrzeń miejską. Warto też zajrzeć na stronę kampanii społecznej Krajobraz Mojego Miasta. Do 21 listopada zgierskie przedsiębiorstwa mogą zgłaszać chęć udziału w trzeciej edycji konkursu o nagrodę Rajmunda Rembielińskiego. Tak wyglądała zeszłoroczna gala. Podobne wydarzenie czeka nas na początku 2020 roku. Wówczas nagrody odbiorą najlepsi przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na udział w konkursie. Konkurs imienia Rajmunda Rembielińskiego skierowany jest do naszych zgierskich przedsiębiorców, czyli przedsiębiorców, którzy mają swoje siedziby na terenie naszego miasta. Intencją organizatorów jest oczywiście promocja tej lokalnej naszej przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy mają szansę poznawać swoje oferty nawzajem, mają szansę ze sobą kooperować i mamy możliwość jeszcze poznać przede wszystkim tych, którzy pracują na rzecz naszej tutaj społeczności lokalnej jak najbardziej aktywnie. Kapituła przyznaje nagrody w czterech kategoriach. Piątą nagrodę dostaje firma wyłoniona w głosowaniu mieszkańców. Zostaną one wręczone podczas gali, która zaplanowana jest na 6 lutego 2020 roku. Szczegółowe informacje na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorców www.cop.zgierz.pl. Jak co roku, tak i w tym, 1 listopada wielu z nas odwiedzi groby naszych bliskich. Wszystkich Świętych oznacza tłok nie tylko na cmentarzach, ale także zwiększony ruch wokół nich. Aby ułatwić przemieszczanie się między zgierskimi nekropoliami, MUK uruchamia, podobnie jak w zeszłym roku, dodatkową linię C-Bus. Autobus będzie pojawiał się na przystankach przy Konstantynowskiej, Spacerowej i Skargi średnio co pół godziny. Pozostałe autobusy będą kursować według rozkładów obowiązujących w dni robocze. Warto korzystać z komunikacji, bo jak co roku kierowcy mogą mieć problemy ze znalezieniem miejsc postojowych. W okolicach cmentarzy możemy spodziewać się więcej niż zwykle funkcjonariuszy policji i straży miejskiej. Gratka dla miłośników talentu Grażyny Błęckiej-Kolskiej. W najbliższy czwartek, 31 października, popularna aktorka spotka się z mieszkańcami Zgierza w ramach cyklu Co za gość? Spotkanie w mieście Tkaczy rozpocznie się o godzinie 18, a rozmowa z artystką dotyczyć będzie przede wszystkim jej bogatego dorobku filmowego i telewizyjnego. Widzowie najczęściej kojarzą ją z komediową trylogią Kogel Mogel i filmami Jana Jakuba Kolskiego. Za rolę w Ułaskawieniu otrzymała w zeszłym roku nagrody aktorskie na festiwalu w Gdyni oraz na Zielonogórskim Festiwalu Filmu i Teatru. W tym miesiącu odbyło się także przełożone z powodu choroby artysty spotkanie z Pawłem Konio-Konnakiem, alternatywnym performerem i poetą. I to
to wszystko na dziś. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania już za 2 tygodnie. Do zobaczenia.